Świnoujście, proszę Państwa, w 1765 roku otrzymało prawa wiejskie od króla pruskiego Fryderyka II. Ponad 400 lat temu ufundowała rodzina pomorskich von Flemingów. Kościółek z prawej strony. Stary most, piękna panorama i po prawej, i po lewej na Cieśninę Pianę. Dzisiaj nie ma tutaj stateczków, którzy czekają na podniesienie przęsła. To przęsło w tym miejscu, teraz, gdzie jesteśmy, podnosi się do góry i stateczki, które w cieplejszych porach roku tutaj są. Proszę Państwa, skorzystamy z okazji i przejedziemy się autostradowym mostem, który w tym miejscu stoi od 2007 roku, czyli ma w tym roku 10 lat. Po prawej stronie nabrzeża portowe i nabrzeża stoczniowe Stralsund liczy 58 tysięcy mieszkańców, a my wjeżdżamy na most autostradowy. Ten most ma prawie 3 km długości, dokładnie według który połączył miasto Stralsund z wyspą Rugią. Proszę zobaczyć, przed nami wyspa Rugia, po prawej stronie schowany we mgle, ledwo stąd widoczne słynne rugińskie białe klify. Po lewej stronie miasteczko, w tłumaczeniu nazwa na Stara Przyprawa. Zanim wybudowano groble, bo na dole z prawej strony, proszę zobaczyć, jest droga dla samochodów i dla pociągów. To jest tak zwana pierwsza droga, która połączyła Stralsund z wyspą, tak zwana grobla z 1936 roku. Natomiast wcześniej, przed 1936 rokiem, promy przewoziły ludzi i towary tutaj, do tej miejscowości, które widać po lewej stronie, do Starej Przyprawy. A my jedziemy mostem. Most powstał w 2007 roku, oceanarium w 2008. W krótkim czasie niespełna 60-tysięczne miasto zdobyło się na takie dwie duże inwestycje. Proszę Państwa, Stralsundu by nie było na postaci, gdyby nie fakt, że pani Angela Merkel stąd właśnie pochodzi i w Stralsundzie stanęła do wyborów, w wyniku których doszła aż do fotela kanclerskiego. Czyli mają mieszkańcy Stralsundu swojego człowieka. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, ile wędkarzy. Jeśli jest tyle wędkarzy, to znaczy, że ławica śledzi idzie przez cieśninę. Może jeszcze nie jest to taki szczyt, ale ławica albo już przeszła, albo właśnie się atrakcją wyspy Rugi stanowią białe klify, ponad 100 metrów wysokości. One znajdują się w okolicach w miejscowości kurortu, który nazywa się Sassnitz. Sassnitz znaczy tyle, co sośnica. W tym, że Sassnitz też istniała, najdłużej się zachowała pogańska świątynia Słowian Pomorskich. Ta świątynia na przylotku Arkona istniała jeszcze w 1168 roku. W 1168 roku, kiedy król duński zorganizował wyprawę, od Państwa już teraz pan kierowca wykonał pętelkę i teraz będziemy wracać do Stralsundu i będziemy jechać prosto pod oceanem. Śledziarze. Gorszfok, czyli pogromca wiatrów. Dla Niemców taki skarb jak dla nas dar Pomorza. Proszę Państwa, kiedy kończyła się II wojna światowa, przyszli tutaj Rosjanie, wprawdzie nie rujnowali, ale odszkodowanie wojenne sobie brali. I w ramach tego odszkodowania wojennego zarekwirowali Gorszfoka. Zarekwirowali Gorszfoka i podarowali młodzieży ukraińskiej. I tenże Gorszfok pływał pod banderą ukraińską ze zmienioną nazwą, bo nazywał się Tawariszcz.
i był statkiem szkoleniowym dla młodzieży ukraińskiej. Około 2000 roku się okazało, że statek jest wyeksploatowany do cna, Ukraińcy nie mają pieniędzy na remont i wtedy Niemcy zrobili składkę, odkupili, wyremontowali na tyle, że może stać w porcie i być eksponatem muzealnym. Oczywiście przywrócili mu nazwę Gorszfok, czyli pogromca wiatrów. Panorama starego Stralsundu. Jesteśmy na wyspie. Tam obok klasztoru mieszkali ci biedniejsi. I zachował się też taki żydowski zaułek, takie miejsce. W 1635 żył jeszcze w Szczecinie ostatni książę pomorski Bogusław XIV. Dlatego po prawej stronie tego herbu nie ma drugiego lwa, jest natomiast gryf pomorski. Tak herbowy rodziny książąt pomorskich ze Szczecina, czyli od pasa w dół lew, od pasa w górę orzeł ze złotym dziobem i złotymi pazurami. To jest gryf pomorski. Taki gest od strzałowa, tak? Umieszczony tutaj pod oknami, teraz niewidoczne herby miast zaprzyjaźnionych ze Stralsundem. Na przykład jednocześnie rządziła jakby Buta XVI. A oni rządzili też kura. Oprócz takich, gdzie mnie nie ma. Natomiast tu wszędzie, gdzie są małe okienca, siedzą urzędnicy, siedzieli i siedzą do dzisiaj, przystawiają stemple i biorą odpowiednie opłaty. Tak? Czerwone kamieniczki. Na jednej z tych kamieniczek zachował się taki balkonik, taki tarasik. A jak się wędruje po Belgii, po Holandii, to takich balkoników na starych miastach te przypominają, że to był kupiecki naród i że było to, proszę Państwa, tak, że kiedy mąż, holenderski kupiec, wyruszył długą, czasami wiele miesięcy trwającą podróż, to jego małżonka zostawała w domu, no i musiała się prowadzić tak, żeby... Zachowała się kamienica z 1200 któregoś roku. Niezmienionym kształtem. Troszkę innym sposobem, może troszkę tańszym, tak, żeby nie wydawać aż tyle pieniędzy. No i po prostu tak to wyglądało, że te szczyty były zdobione na różne sposoby. Te najbogatsze kamienice miały właśnie takie ścianki kurtynowe. Teraz kawałek jeszcze pójdziemy z lewo. Aktualne wykorzystanie kościołów to po prostu muzeum. W środku są akwaria.
Polski Kościółek Świętego Ducha, 14-wieczny, już po wewnętrznej stronie miasta. W zamian za opiekę nad sierotami i chorymi zakonnicy Świętego Ducha, podobnie zresztą jak franciszkanie, dostali pozwolenie osiedlenie się wewnątrz grodu. Tutaj mogli zbudować swój kościół, swój klasztor. Cała dzielnica klasztorna, dominikanie tutaj byli. Wszystko należało do nich, natomiast nagle wcisnął się budyneczek kupiecki. Okna wystawowe. Thank you.